Cześć! Witajcie na kolejnej przygodzie z łazikantami. Dzisiaj wyjątkowa atrakcja na naszej drodze. Idziemy do Zapory. Zapory Pilchowickiej. Tak jest. A będziemy podróżować żółtym szlakiem przez dziki wąwóz, a później wejdziemy na ścieżkę Świętego Jakuba i prosto z Zapory. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda droga tędy na Zaporę, to zapraszamy na nasz film. Stanęliśmy w Pokrzywniku na parkingu, gdzie mniej więcej zmieści się od 4 do 5 aut, gdzie jest tablica informująca właśnie o drodze przez dziki wąwóz. No i już pierwsze atrakcje, jakieś nas na drodze spotykają, jakiś staw. Słucham cię, Szymon. Też tutaj są salamandry. Może spotkamy jakąś akurat. Może akurat jakieś spotkamy, bo mamy jesień, a wiewiórki szykują się do zimowego snu, tak samo jak salamandry. I w tej chwili szukają schronień bądź pożywienia, w zależności od zwierząt. A tu zobaczcie, jakie głazy, jakiś dopływ bobru. Bo my podróżujemy oczywiście Doliną Bobru. I będziemy chodzić właśnie takimi zaczarowanymi miejscami. Wiecznie dzisiaj jest, więc niestety dzisiaj nie pokażę wam Zapory Pilchowickiej z lotu dronem, ze względu na to, że jest za mocny wiatr. Dzisiaj strasznie wieje, a mamy dzisiaj który? 7 października, tak. No i dzisiaj pogoda niezbyt zachęca do wyjścia z domu, aczkolwiek my jako łaziki mamy wobec was pewne zobowiązanie. Więc nie możemy sobie pozwolić na to, żeby siedzieć w domu. Tak więc sobota, pogoda w miarę, troszeczkę siąpi, troszeczkę świeci słońce. Tak poważnie ma zacząć padać dopiero około godziny 18, a my mamy godzinę przed 12, jakieś za 12-12. Więc mamy troszeczkę czasu i granicy błędu na to, żeby się wyrobić tam, pokazać wam tą piękną Zaporę, która jest bardzo stara. O czym oczywiście wam za chwileczkę opowiem, jaka jest geneza powstania tej jakże pięknej Zapory. No i oczywiście pokażę wam wszelkie walory turystyczne, krajobrazowe tego oto miejsca. A moja żona już zaczyna robić zdjęcia, żeby pokazać wam to wszystko w fotorelacji na Facebooku i Instagramie. Tak, Milenka? Tak. Tak więc idziemy. Już nam się bardzo podoba. Bo wędrujemy sobie wzdłuż strumienia i jednego z licznych dopływów wielkiego i tajemniczego bobru. Ale ładny strumyk. Aż by człowiek nogi zamoczył, gdyby było trochę cieplej. O, tutaj jest przejście. Jest przejście, jest. Cały czas siąpi nam lekutko deszczyk, ale dla nas to żaden problem. Nie w takich warunkach się już wędrowało, bo i wędrowaliśmy w śnieżycach, i wędrowaliśmy też w deszczu. Buty często nam przemakały, zdobywaliśmy szczyty, które były o wiele bardziej trudne do zdobycia. A teraz mówię, pięknie przygotowany szlak, tu widać, że jakiś jest okresowy dopływ do tego strumyka, ale piękne głazy i zobaczcie, tu są jakieś schody. Ciekawe, gdzie te schody prowadzą. Widać, że to jeszcze z zamierzchłych czasów, kiedy tutaj byli inni mieszkańcy, gdzieś prowadzą te schody na pewno. Tajemnicze schody.
Ale my idziemy, nie zbaczamy, bo mówię, chcemy się wyrobić przed zachodem słońca. Schody na górę. Tak, ale zobaczcie, jakie z drugiej strony są skały, jakie urwiska. Piękne skały, granitowe. I fajnie utwardzona droga. Ale fajnie wygląda. Fajnie, super. Miejsce, którym dzisiaj wędrujemy, naprawdę budzi respekt. Czemuś nie wchodź. Ale majestatycznie wygląda to drzewo, kochanie. A tu gdzieś w okolicy jest dzika grota. Podejrzewam, że gdzieś tutaj przy tych olbrzymich skałach granitowych. Ale musicie sami przyznać, że wygląda to fenomenalnie. Piękne miejsce. Póki co spotkaliśmy tylko jedną parę turystów na drodze. Ale bloki granitowe. I ten hałas wody, szum wody spadającej z tych małych, dzikich wodospadów. Niesamowite, niesamowita sprawa. Niesamowity klimat. I już czuć tą jesień, czuć i widać te spadające liście z drzew pomalutku. W tym roku jesień nas rozpieszcza, jeżeli chodzi o pogodę. I daje nam możliwość korzystania z różnego rodzaju atrakcji. I chodzenia jeszcze właśnie w takim letnim klimacie, można powiedzieć. Właśnie po górach. Jak, Milenka, ci się podoba? Fajnie. Fajnie? Super. Szymuś, jak ci się podoba? Bardzo fajnie. Moja żona z tyłu została, bo tam musi wycykać wszystkie zdjęcia, które ma na kliszy. Oczywiście żartuję. Żona ma aparat cyfrowy, więc jaka klisza. Co ty, Sylwek, gadasz? No ale słoneczko nam się troszeczkę przebija. W wąwozie jest dosyć ciepło. Mamy około 18 stopni. Więc całkiem, całkiem. Oczywiście, tak jak wam mówiłem, deszcze takie poważniejsze są zapowiadane na godzinę około 18, ale trzeba brać poprawkę, że koło 17 może rozpocząć się właśnie deszczyk. A w międzyczasie tak od godziny 15 zapowiadali, że będzie siąpić, ale co się okazuje, już teraz zaczyna nam siąpić deszczyk. Ale to oczywiście siąpienie nie stanowi jakiegoś większego problemu, o ile nie będzie siąpić intensywnie. Tutaj jest jakaś droga. Ale droga jest świetna, naprawdę jest świetna. I bardzo prosta, tak, Milenka? Zero problemów w pokonywaniu tej drogi. A wracając do tematu głównego naszej dzisiejszej wyprawy, oprócz tego wąwozu oczywiście i drogi świętego Jakuba, którą częściowo będziemy przemierzać podczas dzisiejszej wyprawy, no to skupmy się w końcu na tej naszej zaporze. Otóż zapora powstała wskutek powodzi, która nawiedziła te tereny w 1897 roku. Był to tak niszczycielski żywioł, że poniżej Pilchowic większość miejscowości zostało zalanych i to dosyć pokaźną ilością wody. I w 1900 roku postanowiono, że w miejscowości Pilchowice powstanie zapora. Oczywiście zapora w Pilchowicach to nie jest jedyna zapora na rzece Bóbr, bo tych zapór powstało o wiele więcej. Aczkolwiek ta zapora jest największa i to nie tylko jeżeli chodzi o rzekę Bóbr, o czym oczywiście zaraz wam również opowiem. Troszeczkę charakter wąwozu nam się zmienił. Teraz wędrujemy bardziej takim wcięciem pomiędzy wzgórzami. Skały granitowe nam zanikły i teraz przede wszystkim las. Co tam, Milenka? Tato, kiedy wędziemy na górze? No nie na górze, na zaporze. No to jeszcze kawałeczek nam brakuje do samej rzeki Bóbr. A później rzeką Bóbr, drogą świętego Jakuba, będziemy wędrować w kierunku zapory. Tak, Szymon? Tak. Czy masz coś do dodania? Nie. Nie? No dobra. Jakbyś miał coś do dodania, to mów śmiało. Do przejścia mamy jakieś 3 kilometry z hakiem. A czas, który powinno nam zająć przejście, to około godzinki czasu. Oczywiście
Milenka już, jak zauważyliście, chodzi na własnych nóżkach, prawda? Bo plesak, który nam towarzyszył na początku, zmienił właścicieli. I w tej chwili, tak jak widzicie, Milena już trenuje nogi. Nie ma zmiłuj. Będziemy już teraz tylko i wyłącznie chodzić po własnych nóżkach, prawda? Tak. Tak jest. Dzikość tego miejsca jest po prostu oszałamiająca. Tam pięknie powalony pień w poprzek rzeki, a na pniu już się rozgościł mech, paprocie i jakieś świerki, sosenki rosną. Coś niesamowitego. Kochanie, w końcu na przodzie jesteś. W końcu mnie wyprzedziłaś. Jest, jest. O, siąpi tutaj mocniej. Nie będziemy wam pokazywać całej drogi oczywiście, bo pokażemy wam najciekawsze momenty, najciekawsze miejsca. No i zachęcamy was, żebyście sami odwiedzili i stwierdzili, czy warto tu się wybrać, czy nie. Bo naszym zdaniem póki co to miejsce się broni. I zdecydowanie na tą chwilę polecamy tą drogę, żeby nie wjeżdżać na samą zaporę. Bo co to za sztuka wjechać na zaporę i ją zobaczyć, jeżeli jesteś w stanie o własnych siłach przejść kawałeczek, no to czemu nie korzystać? Czemu nie korzystać? Nawet w taką pogodę jak dzisiaj. I w takich warunkach, w takich okolicznościach przyrody. No, przechodzimy. Przekraczamy strumyczek, który do tej pory mieliśmy po swojej prawej stronie. Teraz będziemy mieć go z lewej strony. O, grzyby! Grzyby! Oczywiście o grzybach nie zapominamy. Wczoraj byliśmy na grzybach. Ale wy to widzieliście, te grzyby tydzień temu. Albo nawet dawniej, bo tam mamy jeszcze jeden film zaległy. Z też pewnej ciekawej góry, którą już pewnie widzieliście. Na pewno widzieliście, jak oglądaliście nasze filmy. Tak już troszeczkę się kićkam, bo tych filmów trochę nagrywamy, żeby mieć zapas. Tak, kochanie? Ale siąpi w tych otwartych miejscach. Potwornie siąpi, co kochanie? Tak, tak. Nie przerywaj dziecku. No, nie przerywam, nie przerywam. O, Milenka zaczyna tańczyć i śpiewać. O, proszę. I znowu ten piękny kwiat, o którym ci mówiłem, patrz, rośnie na środku. Widzisz? Śliczny jest. Ten kwiat rośnie. Mhm. Nie wchodźcie, nie wchodźcie za mną. Ale piękne. A my będziemy chyba skakać przez wodę. Szymuś, jak ty myślisz, jak tam dojść? Patrz. Patrz, Szymuś, halo. Żeby tędy. A może tak jak Szymon. O! Krótsza droga, tylko więcej błota. Czekam. No i znowu strumyczek przekraczamy. Po raz kolejny. Chodź. Chociaż i po tych kamyczkach by się dało przejść nawet. Ja cię nagram. Jak już upadać, to żeby było uwiecznione. Nie ma. Idziemy tu. Nie dam się. Tak. Zaraz nam żółty szlak skręca. A my jesteśmy już przy Bobrze. Dobrze już, mój Bobrze. Po drugiej stronie jest droga, która wiedzie właśnie w kierunku zapory. I ludzie, którzy nie chcą chodzić, często tą drogę wybierają. Tak, Milenka? Tak. Jak tu siąpi, jak nam siąpi mocno, bardzo mocno siąpi nam tutaj, siąpi Milenka, jeszcze nie pada. No, łap Szymuś Milenkę za rączkę i robimy węża, żeby się zabezpieczyć przed wpadnięciem do strumyka, który zaraz tutaj kawałeczek dalej wpada do bobru.
Tam już bóbr widać. Idziemy. Idziemy dalej. Jesteśmy przy samym bobrze. Idziemy drogą Świętego Jakuba w tej chwili. Pięknie oznaczona ścieżka. No i ścieżka znowu przypomina to, co mieliśmy na początku. I schowani w końcu przed mrzawką, która zalewa mi okulary, ubranie. I już troszeczkę ubranie moje jest wilgotne. Ale pooddychać tym świeżym powietrzem. Naprawdę rewelacja. Co za zapach. Ale czy wiecie, że zapora powstała, zaczynała powstawać w 1902 do 1912 roku? 10 lat zajęło postawienie tej właśnie zapory. Oczywiście dużo rzeczy możecie się dowiedzieć z internetu o tej zaporze, o wszystkich perypetiach związanych z budową tej zapory, historią i tak dalej. Natomiast co nas bardziej interesuje, to to, że jest to najwyższa kamienna zapora w Polsce, druga pod względem wysokości po zaporze w Solinie i druga najstarsza w Polsce zapora. Widoki, jakie nam towarzyszą, rekompensują zdecydowanie, co, kochanie? Ale gęsto tu, gęsto. Na pewno nie jest to tak bardzo uczęszczana droga, jakby się mogło wydawać. Fajnie, fajnie, bardzo mi się podoba. Strome zbocze z jednej strony, z drugiej strony bóbr, więc możemy iść albo przejść do przodu, albo się wycofać. Ale my jesteśmy twardzi, my się łatwo nie poddajemy. I zaraz przed waszymi oczami na pewno pojawi się zapora na bobrze. Zapora pilchowicka. No i nawet wnęki są, w razie jakbym był mocniejszy deszcz, to pod taką wnęką zawsze można się schować. Chociaż bliskość rzeki, i to tak wielkiej rzeki, powoduje trochę strach. Zapewne to miejsce to raj dla spinningistów. Bo miejscówek takich typowo szczupakowo-koniowych jest tu bardzo dużo, a do tego pstrągi. No i pewnie sumy i inne różnego rodzaju drapieżne ryby grasują w tych wodach. Więc jak najbardziej zobaczcie, jakie siedliska, nie wiem czy wy widzicie, ale tam zatopione gałęzie. No, idealne miejsce można by powiedzieć do tego, żeby obłowić je spinningówką. Okoń na pewno jakiś by się tu złapał. Górą nie przejdę, dołem zobaczymy. Jak za starych dobrych czasów, jak za starych dobrych czasów, człowiek się musi chylać. Wow, tutaj to potężne skały nad nami teraz górują. Niesamowite. I pionowa niemalże ściana. No i pomału nam się zaczyna wyłaniać nasza zapora. Zaraz ją dostrzeżecie. Tam jest mostek, przez który będziemy zaraz przechodzić, a za mostkiem będzie już nasza zapora. Dobra, tutaj widać już zaporę. Piękną, dostojną i wielką. I tam będziemy musieli się wspiąć na tą zaporę. To nie jest zwykła skała. To nie jest zwykła skała. Tu jest jakiś cokół i z niemieckimi napisami. Free. Nie jestem w stanie rozszyfrować. Może mama da radę. Nie, mama też raczej nie da rady rozszyfrować. Flipo. Jakiś cokół z napisami niemieckimi, kochanie. Nie wiem, co to jest. Teraz do góry z tego, co widzę. No teraz do góry idziemy. Borowy jar, szlak, żółta. No teraz spinaczka. Zobaczcie, jakie schody. No powiem wam szczerze, to daje wycisk. Niemalże na czworaka się wspinamy.
przed nami. Teraz droga na most. No i tu możecie zobaczyć. Wyruszyliśmy z pokrzywnika żółtym szlakiem. Tędy tu. I jesteśmy już tutaj. Teraz będziemy przechodzić przez ten most i później na górę na zaporę. A tutaj budynek elektrowni, zapory. Wow. Przed chwilą jeszcze tamtędy szliśmy. Dosłownie moment temu. A teraz już przy zaporze. Tutaj dookoła mamy różnego rodzaju tablice, które nas informują o historii, o biologii, geologii i innych tego typu sprawach. Rewelacja. Dochodzimy do budynków, elektrowni, do zapory. I co najciekawsze, zapora ma 62 metry wysokości i długość 290 metrów. A do jej budowy było potrzebne wydrążenie w okolicznych górach szybu, którym poprowadzono tymczasowo bubr. Kochanie, czas wchodzić na zaporę, a ścieżka jest jedna, więc idziemy. Poniżej jeszcze widać turbiny. Ale nas interesuje góra, żeby pokazać wam, jak wielki zbiornik tworzy Tatama. Chodź, Milenka, tu. Kręta ścieżka. No, dzisiaj się pomęczymy trochę. No, szczyt, 62 metry. Chodź, mamo, chodź. Jest. Udało się. Jesteśmy na zaporze. Nikogo nie ma. No nie ma zbyt wielu osób, bo zazwyczaj wszystko tu jest zapchane. Ale zobaczcie. Zapora robi wrażenie. I okolica również. Jesteśmy na zaporze w Pilchowicach. Tutaj jest zamknięte. 100 lat zapory. W 2012 obchodziliśmy. I zobaczcie. Przed chwilą tam wchodziliśmy, byliśmy na dole. Ale tak to wygląda z góry. Potężna, kamienna zapora. Która jest jednocześnie elektrownią. Tato, mama dostała. Piękne widoki. Mama, a tutaj mama. Tam jest ten most, którym przechodziliśmy. Tu jest ta droga, z której zboczyliśmy. I tak to z góry wygląda nam. Z jednej strony. I z drugiej. A słynny most na tej zaporze jest w tamtym kierunku. Plan na dzisiaj został wykonany. Wycieczka z pokrzywnika na zaporę w Pilchowicach wykonane. 3 km w nogach, godzina drogi, ponad godzina drogi. Wspinaliśmy się, schodziliśmy, mieliśmy różnego rodzaju przygody. Dodatkowo towarzyszyły nam piękne widoki. Dolina Bobru jest niesamowita. Dodatkowo ta sama zapora. Ponad 100 lat historii. Jedna z największych w Polsce zapór. Druga pod względem wielkości. Jeżeli wam się podobała dzisiejsza wycieczka, to zostawcie subskrypcję. Wchodźcie na nasze portale społecznościowe, Instagrama i Facebooka. I dawajcie łapki w górę pod naszymi filmami i posłuchajcie mojej rady. I zapraszamy na kolejne nasze wycieczki, prawda? Prawda. Tak więc, my kończymy, a was widzimy za tydzień. Trzymajcie się. Pa! Pa!